Jaki jest twój najdziwniejszy talent, którego nikt jeszcze nie widział? Wujku, jak się wujkowi pracuje z osobami niepełnosprawnymi? Czy masz jakichś kumpli polityków? Jesteś ogrem. Nie, to mnie jednak, wiesz co, rozprasza. Grają siatkarze, ja ich odwrócę, wiesz, będę patrzył później tylko, czy ten... Nie chcę was oszukiwać, jestem skoncentrowany tylko na was. Nagrywamy to, kiedy nasi siatkarze grają mecz. Nagrywamy to rano. Zaczynają kwalifikacje, znaczy mecze kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i grają sobie ładnie, także wygrywają, zobaczymy. Witam was gorąco i serdecznie na kanale Wujka Czarka. Za oknem piękna jesień, kiedy nagrywamy. Nic nie widzę, bo Adaś zasłonił zasłonami, żeby wykorzystać reflektory, które przyniósł osobiście. No i właśnie przy tych reflektorach zrobiliśmy sobie wieczór. Jest fajnie, sympatycznie, Adaś pije winko. Siedzą z nim dwie fajne dziewczyny. Dobra, cicho, jestem cicho. O, nie umiem. Kiedyś umiałem dziewczynę naśladować, teraz już, bracie, nie tak. W każdym razie jest fajnie, żony nie ma. Nie, cicho, wycinamy to, jest fajnie. Aha, w komentarzach bardzo prosicie, że nie wiecie, czemu służą te dwa, że tak powiem, przybory tu w tej szklaneczce. O, to jest szklanka od whisky, ale tu nie ma whisky, tu jest... Wódka. A w tym kubeczku jest, wiadomo, espresso. Espresso, chciałem powiedzieć. I pytacie, jak pije się espresso? Otóż nie wiem, czy kiedykolwiek wam o tym mówiłem. No jasne, że nie. Ale odkryłem to, będąc we Włoszech, że prawdziwi Włosi piją espresso w ten sposób, że najpierw piją wodę, a dopiero po łyku wody delektują się kawą zasadniczą, czyli espresso. Pamiętajcie, espresso pijemy. Najpierw woda, potem espresso. Gdybyście jeszcze nie zapamiętali tego, piszcie w komentarzach. Ja chętnie do tego tematu wrócę. Jak nie ja. Dzisiaj Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Wy pytacie, ja odpowiadam, nieodwrotnie. Dawno nie było Q&A. Jestem ciekaw, czego jesteście ciekawi. Dobra, Adaś, dobra. Gramy. To jest bardzo dobra koncepcja. Q&A. 3, 2, 1, jebudu. Pierwsze pytanie od Łukasza. Witaj, Cezary. Jak wspominasz film Balanga? A wy wspominacie ten film? Znacie ten film? Pamiętacie? Kojarzycie w ogóle cokolwiek z tego filmu? Ten film wyreżyserował Łukasz Wylężałek. Chcę o Łukaszu parę słów powiedzieć, bo to jest bardzo barwna postać. Łukasz Wylężałek był wybitnym studentem w szkole filmowej w Łodzi na reżyserii. Każdy ze studentów Wydziału Aktorskiego chciał grać Łukasza Wylężałka. On zrobił pierwszy taki swój film szkolny, nazywał się Domokrążca ze Zbyszkiem Zamachowskim. Jak ja zobaczyłem ten film, no to zacząłem Zamachowskiemu zazdrościć, że tak wygląda. To był kapitalny film. Wiem, że Łukasz Wylężałek już w czasie studiów jeździł po różnych festiwalach, bo to mega zdolny student. Potem po szkole gdzieś jakieś miał perturbacje, z kimś tam zadarł na szczycie, że tak powiem, i tak troszeczkę go odsuwali od różnych produkcji. Ale to mega zdolny facet. I Łukasz zrobił film Balanga według swojego scenariusza, gdzie ja zagrałem sierżanta policji czy milicji. I pamiętam, że tak chyba wszyscy źle życzyli z tym filmem, że Łukasz dostał taśmy, bo wtedy się film kręciło na taśmie filmowej, czyli to jest totalne ograniczenie. I on dostał taśmę w stosunku 1:1. Już tłumaczę, co to znaczy. To znaczy, że nie możesz zrobić dubla. Że na przykład, jeżeli film ma trwać 120 minut, no to dostał taśmę na 120 minut. Nawet nie mógł tam żadnych... To było masakryczne. Tam jeszcze dziwni ludzie grali w tym filmie. Ja pamiętam, że grał taki chłopak. Jacek Paucha, zdaje się, nazywał się ten główny bohater. Jacek Paucha, Paweł Fesołowicz, Marcin Troński, Jan Tesarz, Maciej Kozłowski grał z kolei porucznika Bąkałę, czy pułkownik, już nie pamiętam. Bąkała to też nie był przypadek, że ten gość się tak nazywa, dlatego że u nas szefem wyszkolenia wojskowego w szkole filmowej był taki pułkownik Bąkała, z którego robiliśmy sobie cały czas jaja, zwłaszcza reżyserzy.
Na przykład był Dzień Wojska Polskiego, kiedyś był 12 października w rocznicę bitwy pod, jak to się nazywało, pod Lenino. I pamiętam, że kiedyś jedna z chłopaki wymyślili taki numer, bo pułkownik Bąkała kochał się w studentce Kogut. Taka była na Wydziale Aktorskim śliczna dziewczyna, miała nazwisko Kogut. I oczywiście jej nie było tam, ale koledzy wymyślili, że panie pułkowniku, w związku z Dniem Wojska Polskiego, studentka Kogut zrobi teraz dla pana pułkownika striptease, ona jest w szafie, więc tego... A on się tak zdenerwował, nie wolno takich rzeczy robić, wyszedł. Oczywiście nie było żadnej studentki Kogut w szafie, która chciała robić striptease, ale on łykał wszystko, a ci wojskowi przychodzili do naszego studium wojskowego, ponieważ byli zsyłani za karę. I pamiętam, że któryś ze studentów mówi, panie pułkowniku, a podobno pan tu jest za karę, bo pan kazał okopać działo, które stało na zamarzniętym jeziorze. On mówi, kto wam to powiedział? No i oni powiedzieli nazwisko drugiego pułkownika, który też tam był na zesłaniu. On mówi, ha, 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 ale on głupi jest, on mnie ten most wysadził. No i takie mieliśmy jaja na wojsku. Tylko, że potem ja byłem rocznikiem, który naprawdę wzięli do wojska, no ale to już ta smutniejsza strona tej wesołej historii. Ale Łukasz Wylężałek był mistrzem takich prowokacji w szkole. I Łukasz, z Łukaszem ja i moi koledzy, aktorzy, wiązaliśmy wielkie nadzieje. No i kiedy dostał film Balango, chyba w studiu Iżykowskiego to robił, bo tam nikt tego projektu nie chciał za bardzo. Taki szalony produkt. Zobaczcie ten film Balanga, bo to jest wart uwagi. I Łukaszek zrobił ten film. Słuchajcie, dostał tyle taśmy, ile miał. I ten, pamiętam, żebyśmy nawet chcieli zrzutkę jakąś zrobić, żeby dokupić mu rolkę, żeby miał na ścinki jakieś czy coś. Nie, ale to w sumie on mówi tak, wiesz, będę miał łatwiej w montowaniu. No tylko, że w trakcie zdjęć nie mógł się pomylić. To było bardzo zabawne. Z Łukaszem mam jeszcze jedną taką historię. Mam nadzieję, że on nie ogląda tego kanału, chociaż kto wie, bo tu pyta Łukasz, może to on. Łukaszku. I Łukasz Wylężałek miał taką sytuację. Pamiętam, przyjechałem kiedyś na, jak to się mówi, chałtury, czyli latem artyści kabaretowi czy tam inni występowali nad morzem. No bo tam, jak wiadomo, jak Polska jechała nad morze, to się jechało tam, gdzie są ludzie, gdzie są widzowie, nie? I się zbierało tam grosz do grosza, jakiś tam zarobek, a przy okazji można było na nura skoczyć do Bałtyku. Któregoś dnia po moim występie, ja patrzę, stoi Łukasz Wylężałek, mówi, Czarek, słuchaj, bo my tu jesteśmy na wczasach. Ja mówię, byłeś na występie? On mówi, nie, tam ja to takich występów nie lubię. No, to był cały Łukasz, tam miał w dupie jakieś występy. Ważne było, co on robi. No i Łukaszek mówi, takie ognisko mamy, wiesz, kiełbaskę przyjdź, zjesz tego. Ja mówię, wiesz, bo ja muszę jechać dalej, dobra, na kiełbaskę przyjdź. No i przyszedłem na to ognisko, no tak już było takiej w fazie schyłkowej. Jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Czyli ognisko już dogasało, raczej były takie rozżarzone. Te towarzystwo było bardzo rozchwiane, już takie tak 8 w skali Beauforta. Nawaleni wszyscy. Ale co ciekawe, dookoła tego ogniska jeździł chłopiec na rowerku, takim małym. I tak jeździ dookoła, jeździ i taka grupa mężczyzn stoi, do której ja dołączyłem z piwkiem i z wódeczką, ze wszystkim, co było jeszcze. I ten chłopiec tak jeździ, mówi, tata, ja chcę spać. A ten ojciec taki najebany, tak się odwraca i mówi, jeździ, Jacuś, jeździ, jeździ. Okazało się, że matka, żeby on nie pił, kazała mu wziąć dziecko na wczasy, bo matka została w pracy w Warszawie. No i on tym dzieckiem miał się opiekować. No i kupił dziecku rowerek. Dziecko się tak cieszyło rowerkiem, że cały dzień zapieprzało na tym rowerku. No i on, żeby mieć dziecko na oku, to kazał jeździć dookoła ogniska, nie? I ten chłopiec już zasypiał, bo była 23:30, on cały dzień na rowerku. To ja myślę, że to będzie kolarz jednak w przyszłości. I ten mały zapierdziela na tym rowerku i tak co chwila, tata, ale ja już chcę spać. On mówi, jeździ, jeździ, Jacuś, jeździ. Tak po prostu, jeździ, jeździ, jeździ. Nawet jak nie pytał, to on cały czas, jeździ, Jacuś, jeździ, jeździ. No i tak stoimy, tak to ognisko przygasa i nagle takie, takie większe światło się zrobiło. Jakby ktoś dorzucił do ognia. My się odwracamy, a ten Jacuś z tym rowerkiem upadł w te kamyki rozżarzony i zasnął. Myśmy to dziecko śpiące szybko wyciągnęli, oblali wodą, a ten mały i tak spał. Taki był zmęczony jazdą na rowerku. Ojciec nie zauważył. Ja pamiętam, że myśmy dalej potem tam stali, ktoś się zaopiekował tym chłopcem, poszedł nam do śpiwora, wsadził, żeby to dziecko spało, a ten stał z nami i tak co chwila... Jeździ, Jacuś, jeździ, jeździ, jeździ. Jacuś już dawno spał.
także matki. To ja mówię ku przestrodze. Młode matki, średnio młode matki i starsze matki. Pamiętajcie, nie wysyłajcie dzieci z ojcem na wczasy. Nie jest rozsądne rozwiązanie. Patrz, zacząłem o filmie Balanga, a skończyło się apelem do matek. Tak. Łukasz jest wybitnym reżyserem i film Balanga wspominam dobrze, bardzo dobrze. Dobra, Monika Arielka. Wujku, jak się wujkowi pracuje z osobami niepełnosprawnymi? Pierwsze. A drugie pytanie, jak osoby niewidome są przygotowywane do roli? To znaczy dostają scenariusz pisany Braillem? Wiem, czemu jest to pytanie, pewnie ci się obiło o uszy, że wujek Czarek zagrał w filmie Macieja Ślesickiego, najnowszym, którego jeszcze nikt nie widział, ja go już widziałem. W filmie, który się, tytuł roboczy miał Buka, z tego co wiem, będzie się nazywał Ludzie, czyli People, dlatego że ten film, ja myślę, że powinien być pokazywany na międzynarodowych festiwalach, bo to jest pierwszy fabularny film o wojnie na Ukrainie, ale zrobiony w Polsce, z ukraińskimi twórcami i ze mną, ale powiem wam, film widziałem, jest porażający, jest zajebisty, jest kameralny, a jednak tę wojnę i tę tragedię wojny czuć, dlatego że ona jest pokazana na konkretnych ludziach. To jest niesamowite, że Maciek Ślesicki, słuchajcie, Amerykanie by tutaj zaprzęgnęli, wiecie, samoloty, tu, wiesz, tam też były samoloty, ale, no wiecie, no by się działo, cholera, by było tak, że, no i kogo to obchodzi czasami, nie, jest tak. A tu Maciek zrobił porażający film o ludzkim nieszczęściu, o tym, czym jest wojna, że ta wojna kompletnie nie zależy od tych ludzi. Ja mam coś takiego, wiecie, bo to jest niesamowite, że ta wojna jest specyficzna. Z jednej i z drugiej strony są ludzie, którzy mówią tym samym językiem, mają wspólnych, nie wiem, krewnych, mają znajomych, mają wspólną przeszłość, bliską przeszłość, podobne zainteresowania, temperament. Ja nie wiem, skąd się wziął w ogóle ten konflikt. Ale właśnie Ślesicki dotyka tych takich wątków, że praktycznie, no co powiesz takiemu, jak przychodzi do twojego kraju i cię napada, co powiesz? Przepraszam pana, co pan tu robi? Proszę stąd wyjść. No, wiecie, o co chodzi? Jesteś bezradny facet, do ciebie mierzy z karabinem. Ty. I co? I on ma do tego prawo? Na Boga. Co to w ogóle jest? Maciej Ślesicki dotknął takiego absurdu tej wojny i tej tragedii tych poszczególnych osób. I dlatego pytasz, bo ja tam grałem, rzeczywiście mój bohater, nie chcę opowiadać historii tego filmu, mój bohater chce uratować, zawieźć do Polski dzieci, a one są jak raz niewidome. I ja pracowałem naprawdę z niewidomymi osobami, i to dzieciakami. Więc jest to... No, ty siebie interesuje, jak się uczą. One się uczą wszystkiego ze słuchu. Oczywiście znają Braille'a i tak dalej, ale mają opiekunów, rodzice, najczęściej są to rodzice, mama. Tam były mamy tych dzieciaków. To one przyjeżdżały z nimi na plan. Takie dziecko, wiesz, ono idzie i prowadzisz to dziecko za rękę. Czasami były naprawdę takie zabawne historie, bo drugi reżyser pędzi z tym dzieckiem na plan. Te dzieci nie biegają. To jest niesamowite dla mnie odkrycie, że... Zresztą tam mój bohater mówi, będziecie uciekać szybko, przed wami jest rów, a potem las i przed siebie. I ten chłopiec mówi, no ale my nie biegamy. Te dzieci chodzą i jeszcze chodzą, wiesz, z laseczką, bo sobie robią przestrzeń, że mogą iść. I ja pamiętam taką scenę, że drugi reżyser kochany, zresztą z Ukrainy, taki chłopak, student Maćka Ślesickiego, studiuje tu w Polsce, w Warszawie, wziął to dziecko za rękę i pędzi z nim na plan, to dziecko tak ledwo tymi nóżkami ten, a była lampa, no to dziecko nie widzi, jebu, tamte jak w komedii, słuchajcie, że to były takie czasami sytuacje, to dziecko też się śmiało, no bo mówi, no głupi pan, nie, co, no co, a to było, wiesz, szybko, tego, plan, gdzieś ktoś postawił. Na planie jest bardzo ciężko pracować z dziećmi niewidomymi, dlatego że na planie co chwilę zmienia się przestrzeń. Raz tutaj było czysto, a za chwilę tutaj już stoi kamera albo reflektor i możesz się po prostu boleśnie uderzyć. Trzeba być bardzo ostrożnym. Te dzieci niewidome, dla mnie o tyle jest ciężko, że na przykład człowiek, który widzi, czuje kamerę. Wiesz, że tu stoi kamera. I nawet jak grasz, z kimś rozmawiasz, to wiesz, że ta kamera cię widzi i możesz reakcję zagrać w tę stronę. Coś tego. A te dzieci mówią tak, nawet jak ty stoisz za nim, to on będzie mówił przed siebie, bo on dysponuje tylko głosem.
On się nie odwraca do ciebie, nie łapie kontaktu wzrokowego. To jest chyba jedna z najbardziej przykrych ułomności, jaka może być, bo ja rozumiem, ja jestem gaduła, ale ja rozumiem, że mógł nie, na przykład nie mówić i nie słyszeć, ale nie widzieć, to jest, ja jestem wzrokowcem. Tekstu uczę się jak widzę. Ja się nie uczę tekstu na słuch. To jest straszna ułomność i nie widzisz świata, nie wiesz, co jest obok. Tylko wyczuwasz. Oni mają oczywiście te zmysły inne bardzo wyczulone, ale rozmowa z taką osobą jest utrudniona, bo nie wiesz, do kogo on się zwraca w danym momencie. On musi powiedzieć imię. Diadzie Ciary. To ja już wiem, że o mnie chodzi, nie? Wujek Czary. Diadzie Ciary. I wtedy ja, tak? I wiesz, odruchowo od głowę do tego chłopca. A on gdzieś patrzy tam, wiesz, i tak masz wejść mu w kadr? No nie masz mu w co wejść, bo nie ma kadru, nie? A dzieci były i tak bardzo sprawne, bardzo dzielne ja pamiętam, siedziałem z dziewczynką, mamy scenę zaraz grać, i pierwsza scena w tym samochodzie, ona tak sobie maca, mówi: Jadia, a co to? Ja mówię, to są takie dziurki w samochodzie, wiesz, żeby postawić sobie kawę. Ona mówi: o, interesna. Wiesz, że to ona pierwszy raz, że w samochodzie są jakieś dziurki, ktoś jej opowiedział, to jej wziąłem rękę i powiedziałem: a tu jest taki żeby tarmazić ten hamulec, wiesz, tutaj pokazywałem wszystko na sobie, wszystko dotykała, żeby, ja bym chciałem, żeby poznała to wnętrze, wiesz, gdzie ja jestem. Ja mówię, teraz cię będę przytulał, to możesz się do mnie przytulić, ten, wiesz, i to niesamowite jest, no. Tam jest taka scena, na przykład, bo facet nagle ma się opiekować dziećmi niepełnosprawnymi, niewidomymi. Jest taka scena, która jest dla mnie bardzo zabawna. No to film o wojnie, a jednak jest dużo, dużo, że tak powiem, zabawy. No, to spotkanie człowieka, który widzi z dziećmi niewidzącymi, no musi wywołać jakieś zabawne konsekwencje, no bo on je nakarmił. No jak dziecko nakarmisz, to ono musi iść kupę. No i on sobie siedzi spokojnie w samochodzie, czeka na te dzieci, jak się załatwiają w krzakach, bo je tam pozaprowadzał. I nagle mówią: już, to teraz musisz nas podetrzeć, no bo one nie widzą. I ten bierze te chusteczki, idzie, czy chce, czy nie. Wiesz, że i Maciek tak buduje scena po scenie tę taką więź, która się między tymi nim, a on tych dzieci na początku nie mówi, że są niewidome, mówi, że są ślepe. No bo to jest dla niego takie obce. I nagle ta więź gdzieś się... A robi coś dla tych dzieci, czego nie mogę powiedzieć, bo to jest film. I odpowiadam na to pytanie tylko dlatego, żeby was kiedyś do tego filmu zachęcić. Nie wiem, kiedy będzie premiera. Pewnie Maciek Ślesicki mówił, że chciałby zrobić w rocznicę wybuchu wojny, czyli w lutym 24 roku. Zobaczcie, ile to już czasu minęło. Kolejna rocznica wybuchu wojny, która Rosjanie myśleli, że w 3 dni ją skończą. Ukraińcy też, tylko że w drugą stronę, nie? Straszne czasy, jakich dożyliśmy. Małpa EDXD750. Jaki jest twój najdziwniejszy talent, którego nikt jeszcze nie widział? Najdziwniejszy talent... Złowiłem kiedyś rybę na haczyk bez przynęty, ale tak naprawdę Edytka mi podpowiedziała, że mój najdziwniejszy talent, to mam go od dzieciństwa, to jest granie na łyżkach. Teraz wam pokażę, nie wiem, czy będzie widać. Teraz przesunę, czekaj. Tak się bierze łyżki. Widać mi, Adaś? Bo to się tak gra. I taką piosenkę śpiewałem jako dzieciak przy ognisku zawsze. Wesoły wóz turkocze po drogach i po ścieżkach, a na nim jedzie cygan i czarna cyganeczka. I na zielonym wozie wesoło im się mieszka. I razem podróżują włóczęgów parata. O la 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 la, o la 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 la, o la 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 la. O la 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 la. Oj. Tak się kaszle, każda moja Edytka, także. No taki najdziwniejszy talent. Piękny głos, stary, szarmancki uśmiech, wiesz, teraz 2 razy się pomyliłem, ale może być. No widzisz, no to tyle z tymi talentami. Jeżeli można na tym talencie zarobić parę złotych, to jestem do dysproporcji. Małpa Piotr G 9011. Cześć wujek!
Cześć Piotr. Pytanie z rana jak śmietana. Dawaj, w nocy się śpi. No wiadomo. Proszę powiedz, jak kręcone są zdjęcia w centrum miasta? Na przykład ścisłe centrum Warszawy, Pałac Kultury i Nauki i akcja. Jak aktorom gra się takie sceny? Jak przygotowuje się plan do takich scen? Pozdrawiam całą rodzinkę. No to są skomplikowane sceny. Zależy, co ma być widać. Ostatnio w ogóle jest jakieś takie totalne zamieszanie, jeśli chodzi o granie scen na tle takich ważnych, historycznych budynków. Ostatnio słyszałem plotkę, że Pałac Kultury chce pieniędzy za to, że go widać w kadrze. Wiecie, no to takie głupie, no to co mają powiedzieć ci zwierzą Eiffla, nie? To ci dopiero mają hajsu. No nie, to tak nie może być, bo to są nasze dobra, to widać, to jest ten, no to ja też, wiesz, powiem, że mam działkę na Rysach. Jak ktoś będzie robił zdjęcia Tatr, to ma mi płacić hajs. No nie, no takie rzeczy to nie, to nie ze mną. Brunner, nie ze mną takie numery, Brunner. Tak było kiedyś. Jak wiecie, skąd to jest cytat, to napiszcie, bo może nie wiecie. Kiedyś rzeczywiście, ja pamiętam, że grałem taką scenę w Pograniczu w Ogniu, gdzie były zamknięty, był w połowa, bo to się nie da całości, jedna strona rynku krakowskiego, czyli jedna strona sukiennic, tam była taka kawiarnia zrobiona, wszystkie te damy w kapeluszach, były służby, które nie wpuszczały tam ludzi, kamery się tak ustawiało, że w przerwach oczywiście przepuszczano ludzi i potem zamykano znowu ten fragment, który widać. No jest to skomplikowane, jest potrzeba bardzo dużo ochroniarzy, osób, które będą pilnowały, żeby żaden cywil nie wszedł. Co innego w filmie współczesnym, jak ktoś się tam przemarze, normalnie ubrany, no ale film taki kostiumowy, no to widać, nie, że nagle jedzie chłopak na rolkach, nie, a film, akcja się dzieje w 37, nie, to tak dziwnie. I pamiętam tę scenę, zamknęli, słuchajcie, pół tego rynku, lato, kobiety w tych kapeluszach, wszystko jasne, wiesz, te żaboty, jakiś ten kolor taki ecru, albo biały, albo kość słoniowa, takie wiecie, no wszystko jasne. Ja pamiętam, że jeszcze wtedy to było na taśmie światłoczułej, więc jak było mocne słońce, to jeszcze mi świecili od dołu, bo ja mam oczy jednak głęboko schowane lampą, ja już nie mogłem oczu otwierać, one mnie łzawiły. Co to było, jakaś masakra. Jest scena z białych filiżanek, pijemy kawę, jest elegancko. I słuchajcie, i wtedy nie było podglądu na planie. Nie było tak, że sobie możesz cofnąć, zobaczyć scenę. Nie, tylko dopiero widziałeś to, co się nagrało. Widziałeś dopiero na tak zwanej szmacie, czyli na przyjeżdżał materiał wywołany, bez dźwięku, bez niczego, surówka taka. I reżyser w jakimś wynajętym kinie oglądał sobie czy te materiały wszystkie, jak jeżeli nie były dobre, to trzeba było przekręcać scenę. To była masakra. Odpowiedzialność na operatorze. Bardzo wielka. I wyobraźcie sobie scenę, ja pamiętam, że wtedy myślałem, że mnie zabiją. Ja uciekałem przez rynek, ci aktorzy, tam przy tym stole było ze 20 osób, ta kamera tak jedzie, pokazuje, tu rynek, tam tłumy chodzą z tymi panie, z tymi parasolkami, wszystko białe, no bo to lato. Piękny, obrazek piękny. I jest scena, ja coś mówię, biorę kawę, espresso, chcę przechylić ten... I w tym momencie, uwaga, wlatuje osa, no bo oczywiście pełno było os, nie? Tam taki kierownik planu tylko odganiał te osy, bo na tych ciastkach siadały co chwila. Słuchajcie, i nagle wpada mi osa do buzi. Ja wiem, jestem alergikiem, że jak mnie pierdyknie w usta, to jest koniec, nie? Więc co ja robię? Zaczerpnąłem tej kawy razem z tą osą, czuję, że ona jest tam bzyczy, to się dzieje w ułamku sekundy. Robi tak, wypluwam ją. No i tyle. I ona sobie odlatuje. Wszystkie koleżanki są w czarne kropki naprzeciwko, nie? Mają na twarzy, na kapeluszach. No, mało kawy, a duży efekt. I kurde, reżyser, stąd, kurwa, o chuja, pazura, co ty robisz? Ja mówię, reżyserze, ale jest taka sytuacja, że mi wpadła osa i po prostu jakby mnie urządliła. Jaka osa, kurwa, jaka osa? Ja mówię, no i wyobraźcie sobie, w tych czasach, gdyby był podgląd, to by zrobili klatka po klatce, by zobaczyli, jak osa, łykam osę, wypluwam ją i by mnie usprawiedliwili. Wtedy myślałem, że mnie zabiją. No co teraz zrobić z tymi kostiumami? Nie aż drugiego. Nie pamiętam, jak to się skończyło, bo uciekłem do hotelu, ale rynek był nadal zamknięty, także nie lubię takich scen, takich dużych,
gdzie trzeba pozamykać wszystko, coś się dzieje, bo zawsze jakaś... Ja robiłem w swoim filmie Weekend w scenę bardzo skomplikowaną, pościg samochodowy i tam była jedna z sekwencji tego pościgu, no to byśmy ustawili samochody, one jechały w pewnym szyku i ten samochód nasz musiał się mijać dokładnie w tym samym momencie z innym, jechał pod prąd. No była bardzo trudna sekwencja tych samochodów, bo wiecie, żeby zacząć taką scenę, no to trzeba ją rozpędzić, ustawić samochody w szyku, to wszystko trwa. Trzeba robić rundę dookoła, ulica zamknięta ze wszystkich stron, tu kamienice, no i weź teraz w każdej kamienicy wsadź tam do klatki jakiegoś chłopa, który będzie pilnował, żeby ktoś nie wyszedł. A już na próbach się zaczęło, że tutaj zaczęliśmy próby, no i jakiś z klatki wyszedł, kurwa, co się dzieje, co się dzieje i wychodzi pod samochód. No weź teraz każdego takiego cymbała, który tam mieszka. No, byli poinformowani, ale to mieli to wszystko w dupie, nie? I myśmy rzeczywiście, i to jest ryzyko, no duże ryzyko, ryzyko, nie daj Boże, wypadku, nie? W takich sytuacjach. To nie jest Ameryka, że jak kręcią sobie film, na przykład Speed, pamiętacie? Niebezpieczna prędkość, no to, że mają swój odcinek autostrady, czy na przykład kręcili w Matrix, w drugim, jak go się nazywał tam? Nie Nemo, tylko Nemo to była rybka, nie? Neo. Dobra, okej, okay, no wiecie, o co chodzi. No, to w Matrixie tam jest taka scena właśnie na autostradzie. To jest autostrada, która została wybudowana, ale jest, że tak powiem, nieużywana, bo jest niedokończona i oni po prostu mieli ją dla siebie. No, tak samo myśmy mieli też kawałek niedokończonej autostrady pod Łodzią, jak robiliśmy Psy 2. To fajnie jest w takich miejscach, kiedy masz coś dla siebie, no ale tu nie możesz mieć Pałacu Kultury dla siebie. Nie da się. Także to jest aktor taką, a który musi być w takich scenach tym bardziej skoncentrowany i nie może się pomylić. Bo może być tak, że wszystko się w scenie zgadza, a aktor się pomyli, trzeba kręcić jeszcze raz, a okaże się, że znowu tam jakiś cymbał. Jest taka słynna anegdota, był taki film Rzeczpospolita Babska, taka komedia wojenna, że właśnie męski pluton spotkał się z żeńskim plutonem. Zajebisty film, Janek Machulski tam grał. Musicie zobaczyć, czarno-biały film. Piękne dziewczyny grają w mundurach. Rzeczpospolita Babska. No, jakbyście to zobaczyli, będziecie zachwyceni. Komedia. I ten, i chyba w Wolborzu to kręcili. Pamiętam taką scenę, że wjeżdżają czołgi, jakieś tankietki na taki wielki plac. Zima, zimno, więc chcą to wszystko zrobić. Wiecie, światła odpalili. Chcą to zrobić, jechać do domu. I wjeżdżają te czołgi, tu tego wychodzą ci żołnierze, nasi bohaterowie. I co chwila jakiś tamtejszy gość wchodzi i tak, co krycicie? No i tam mówią mu, Rzeczpospolita Babska, taki nowy film, niech pan idzie do domu spać. Dobra, idę. Wycofali te czołgi, te samochody, znowu wjeżdżają, a on mówi, a co to się kręci? I tak drugie, i trzeci raz, znowu się wpierdoli, mówi, co krycicie? A Janek Machulski mówi do niego, bitwę pod Grunwaldem. On mówi, Krzyżaków. On mówi, to widziałem i poszedł spać. Nie? Także czasami tak jest właśnie w takich scenach masowych, gdzie dużo widać, to czasami lepiej się skupić na aktorze. O, to jest dobre. Adam Wrona. Czy masz jakichś kumpli polityków? Ja znam polityków, ale się z nimi nie kumpluję. Na tym polega chyba moje życie. Są aktorzy, którzy się kumplują z politykami, są nawet się wychowywali razem. Na przykład mój dyrektor Michał Żebrowski wchodził do jednej szkoły, do jednej klasy, chyba nawet mieszkali koło siebie z prezydentem Warszawy. Więc to są koledzy, nie? Pan prezydent przychodzi zawsze na premierę do teatru i tam można go zawsze spotkać. Ja znam polityków. Znam osobiście, poznałem pana Kwaśniewskiego, pana prezydenta Kwaśniewskiego, panią żonę Jolę Kwaśniewską. Znam też prezydenta Warszawy, no bo z racji tego, że w teatrze go poznałem. Znam osobiście wielu polityków. Znam pana Tuska, kiedyś piłkę nawet grałem przeciwko niemu w jakimś tam pokazowym meczu, dawno temu, jeszcze premierem nie był. Dopiero znałem pana Płażyńskiego, który zakładał Platformę Obywatelską, ale kumpli polityków nie mam. Ale politycy mnie lubią niektórzy. Pamiętam, że czasami się mijam z nimi, jak przychodzę do TVN-u, czy przychodzę na przykład do Onetu, do radia, jakiś wywiad,
to na przykład z samochodu kiedyś wysiadała jedna pani polityk, powiedziała, że ogląda moje filmy, że bardzo mnie lubi. I ten, kogo tam jeszcze widziałem na żywo? Lecha Wałęsę znam. O. I to było, o, to było jedyne spotkanie, które na mnie zrobiło takie piorunujące wrażenie, bo to było na takiej półprywatnej stopie w domu pana Niemczyckiego z jakiejś okazji, nie pamiętam jakiej. I pamiętam, że pan prezydent Wałęsa w świetnej formie jeszcze wtedy był i miał, tam politycy go zagadywali o różne rzeczy, on miał tak zajebiste cięte riposty, że ja mówię, kurczę, a zawsze wyciągają mu coś, co pierdyknie, nie? Jak masz tyle fajnych ripost, to zawsze ci któraś nie wyjdzie. I zobaczcie, dziennikarze zawsze wyciągają to, co ci nie wyjdzie, nie? Z aktorami jest tak samo, jak ci rola nie wyjdzie, to będą tylko nie pisać, że ci nie wyszło, a nie o 100 następnych, które ci wyszły. To jest tak samo z politykami. I pamiętam, że Wałęsa na mnie zrobił piorunujące, zajebiście dobre wrażenie. To pamiętam. Byliśmy wtedy z Edytką na tym spotkaniu i tego. I nam się to bardzo, 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 bardzo. Także ja miałem też widzenie pana Wałęsy takie stworzone przez dziennikarzy, przez publikacje na jego temat. A osobiście, przy poznaniu takim osobistym, on bardzo zyskuje. To bardzo, bardzo mądry pan. Byłem zaskoczony tym odkryciem, że to jest tak barwna, wspaniała, fajna osoba. Fajna osoba, to pamiętam. Panią Wałęsową też kiedyś spotkałem. Przy okazji 8 marca grałem kabaret dla dziewczyn, chyba w Rzeszowie to było i ona była wtedy ze swoją książką, promowała książkę i też ją poznałem. Bardzo przyjmiła pani, ale ona nie jest politykiem. No dobra, kończymy, nie, Adaś? Bo już przewaliłem trochę czasu. No to takim optymistycznym... A, najważniejsze! Słuchajcie, kto dotrwał do końca, przecież ja tutaj mam... się bzyknę, pstryknę, przepraszam. Tutaj są przecież te perfumy. Sky and Soul są wreszcie. Słuchajcie, przez półtora miesiąca nie było perfum, bo rzeczywiście wszystkie wykupili i fabryka, one muszą się zmacerować. Z perfumami to nie jest tak, bracie, jak z naleśnikami, że bierzesz je, usmażysz i możesz sprzedać. Perfumy, żeby powstały, to wymaga czasu. Teraz na szczęście to jest marka własna, Sky and Soul. Ja się tymi psikam. Patrz, ja z jednej strony sobie zrobię Amber. To ja tylko tym pachnę, żebyście wiedzieli na przyszłość. Ale na przykład to są te nowe, bardzo sexy, słuchaj, no stary. Ja lubię, jak moja żona tym pachnie. To jest zajebiste, to się nazywa Sweet Sky. Słuchajcie, powiem wam szczerze, kupić perfumy, tak, wiesz, bo jest okazja, Dzień Kobiet, dzień wiesz, Dzień Matki, czy Gwiazdka, to jest frajerstwo, ale kupić bez okazji. To was namawiam, słuchajcie, ja starą zawsze, a to jest Wings. Będziecie tu mieli na pasku, ja się dowiem od Edytki, ale w każdym razie na hasło, które jest tu podane, macie zniżkę. Ile też nie wiem, bo mi nie powiedziała, ale ja pamiętałem, żeby o tych perfumach powiedzieć, bo są naprawdę zajebiste. Z tego się cieszę, że Edytka ma jeden z najlepszych produktów w Europie. Jak Boga kocham, tak powinien pachnieć cały świat. Czego wam serdecznie życzę. Amen. Pa, pa.